tak mógł spodziewać po raz strzelą, a najlepsza skoczy. Dobrze, witam wszystkich. Chciałbym przywitać w imieniu moim i rządu wszystkich tutaj zgromadzonych, czyli naszych radnych, powiatu gminnych, księdza proboszcza, trenerów, zawodników, rodziców, którzy są bardzo publiczni. I sołtysa naszego wielkiego, to bardzo ważna osoba, która też zobaczy klasykę była. Także ten. I chcieliśmy po prostu, jak każdego roku, spotkaliśmy się na spotkaniu takim gwiazdkowym, upadkowym. Krótko podsumować ten rok, który minął. I tu chciałbym, żeby pan ma a wam tylko króciutko chciałem przedstawić zarząd klubu Korona, ponieważ w takim gronie, jak dzisiaj spotykamy się zawsze raz w roku na nasze spotkanie upadkowe, spotykamy się wszystkie drużyny Korony, a jest nas aż 6 roczników, 6 grup granicy, jest przeszło 122 osoby trenujące i trenerów mamy 5 trenerów, w tym jest trener bramkarzy, a ja może przedstawię zarząd. Pana prezesa Andrzeja Skoczyk znacie. Wiceprezesem Klubu do Spraw Finansowych jest pan Andrzej Detla, który dzisiaj niestety jest... Andrzej Elet jest nieobecny. Pan Stefan Rapal jest sekretarzem klubu. Ja pełnię w klubie funkcję wiceprezesa spraw sportowych. Członkowie zarządu klubu to jest pan Piotr Becz. Józef Jaskier już nieobecny jest, ale jest członkiem zarządu klubu. I nasi trenerzy. Najstarszy rocznik 2001-2002 prowadzę ja. W 2003 to jest kolejny rocznik najstarszy, to jest pan Jurek Żołnaczuk. W 2004 pan Błażej Teszkę. Pan Jurek ma dużo czasu, prowadził również w roku 2005. Pana Janusa żona w domu nie trzyma i pan Błażej prowadzi jeszcze rocznik 2006. Rocznik 2008 prowadzony przez Adama Poznańskiego. Trenera bramkarzy, który opiekuje się naszymi bramkarzami. I to jest nasz trener bramkarzy. Pokażcie. Pan Maciej Szlaga, nasz trener bramkarzy. Drodzy rodzice, z wami się spotkamy za tydzień o 19:00, także taka krótka informacja tylko dla was. A króciutko, co się wydarzyło, w skrócie bardzo takim uproszczonym, proszę pana Błażeja o przedstawienie krótkiego sprawozdania. Pan Rysiek już tutaj połowę mojego sprawozdania przytoczył, ale nie widział go wcześniej. Także ja może przejdę do dalszych, krótkiego takiego powiedzenia, co w naszym klubie się działo. Także zaczniemy od trenera bramkarzy. Trzeba wspomnieć, że to był były bramkarz Arki i Bałtyku Gdynia, żeby wszystkie dzieci wiedziały, do czego dążymy. I ma około 10 bramkarzy pod swoją opieką. Ponadto zawodnicy naszego klubu Korony Żyli-Strzebo, poza systematycznymi treningami prowadzonymi przez naszych trenerów, występują również w rozrywkach Komorskiego Związku Piłki Nożnej, tak już pan Szczytkiewicz powiedział. Piłkarska młodzież Korony w 2015 roku uczestniczyła w kilkudziesięciu turniejach halowych, reprezentujących nasz klub w całym województwie pomorskim. W sezonie lekarze spotykali się z drużynami z całego kraju, które odwiedziły nasz region na obozach sportowych. Ponadto nasze zespoły odbyły bardzo dużą ilość sparingów z lokalnymi drużynami z naszego województwa. W sezonie zimowym organizowaliśmy obóz sportowy w Łebie, a podczas wakacji obóz dochodzeniowy, czyli Strzebie. Warto dodać również wspólne wyjazdy na lasy przez zawodników oraz kibiców naszego klubu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców oraz osób, które bardzo wspierają nasz klub w codziennej działalności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie. W imieniu całego zarządu KS Korony Żyli-Strzebo bardzo dziękuję za przybycie.
Kaczyński, bo byli przez kilka lat członkami zarządu i tych klubów, że tak powiem, zagadywali. Teraz pełnią tylko funkcję honorowi członków zarządu, także witam serdecznie pana Wójta na dużą kawałka. I dzisiaj prezesa odpraw finansowych opada funkcja pana Andrzej Wendel. Pani poproszę o zabranie głosu pana Wójta. Kto nie strzelił w tym sezonie bramki? Może go dobrze staliście na obronie. O. Ja się bardzo cieszę, że klub Korona ma tylu wspaniałych zawodników. Spełniło się moje marzenie sprzed lat, żeby w tym klubie było tak dużo dzieciaków, młodzieży. Żeby można było wypełnić czas, robiąc to, co lubicie. I dzięki działaczom, dzięki trenerom, dzięki tym, którzy chcą zajmować i pracować z wami, jest to możliwe. I z tego jestem dumny, że przychodzicie, trenujecie i osiągacie bardzo dobre wyniki. Z tego, co słyszę, że wyniki są bardzo dobre. I wtedy, jak już wyjdziecie z Korony, trzeba będzie szukać jakiegoś porządnego klubu. A jaki jest najlepszy klub na świecie? Nie opłatkowe jest dzisiaj po to, żeby złożyć sobie życzenia, żeby te życzenia były również te pragnienia wasze, nasze tutaj i pewnie wielu z was ma takie pragnienie i życzenie, że mając 20, 18, 20 parę lat, być takim jak dzisiaj Lewandowski. I myślę, że przyjdzie ten czas, że będą mówić, że Narybek tak wspaniały, wyhodowany został w klubie Korona Rzeszewo i dzięki takim wspaniałym trenerom. Na święta wszystkim rodzicom, trenerom, opiekunom życzę wszystkiego dobrego, żebyście byli dumni ze swoich pociech, a wy, żebyście osiągali jak najlepsze wyniki i rezultaty, żebyście byli dumni z tego, co robicie. Wszystkiego dobrego. Gracias.
gadaj, potem będziesz patrzył do...